Witajcie kochani ponownie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No i teraz przyjechałam tutaj do pracy na ogród. On cały tutaj z wiosny był zalany, ta woda stała bardzo długo, to wszystko było pod wodą. Ziemia nadal jest wilgotna, bardzo zbita. Praca w tym roku tutaj do łatwych naprawdę nie należy, jest bardzo ciężko, ale wszystko postępuje. Idzie dosyć fajnie i tutaj jest czosnek, który w zeszłym roku, jak wybieraliśmy, bo on był posadzony w tym miejscu, gdzieś z Edziem żeśmy poprzegapiali. Zobaczcie, ile tego zostało. Jak myśmy go wybierali, no to ja powiem wam szczerze, że nie wiem, ale został i nie chciałam już tutaj go przesadzać, bo będę pozyskiwać nasiona z tego czosnku. I przesuwając kompost, właściwie powiększając tutaj jego objętość, musiałam wykopać jedną taką kępę czosnku i zaskoczył mnie on. Pokazywałam wam nawet, jakie ma główki. Tutaj też widać po łodydze, że te główki będą solidne. No ale nie wykopuję go, znaczy nie obcinam tutaj tych, bo chcę pozyskać nasionka, te kuleczki. Będę późną jesienią wysadzać i w przyszłym roku będę miała już materiał nasadzeniowy. Truskaweczki jeszcze nie ścinam, one jeszcze owocują, mają owoce, to już jest końcówka, ale tak jak mówiłam, powtórzę jeszcze raz, ścina się dopiero około 3 tygodnie po skończeniu owocowania, także moje jeszcze z miesiąc będą do ścinania. A maliny teraz już, kochani, warto je opryskać, pryskać cały czas systematycznie drożdżami i chociażby nawet czosnkiem czy sodą, aby nie miały one szarej pleśni i żeby te owoce nam nie zagniwały. Czy też nawet są różnego rodzaju choroby liści, mączlik i inne dziadostwa. No i tutaj, jeżeli będzie taki systematyczny oprysk, to nic nam nie będzie tutaj tych malin atakowało. Owocki już się pojawiają. To są te maliny takie letnie, które owocują aż do samych mrozów. W tamtym roku przepięknie mi owocowały. No i teraz, jeżeli nic się nie wydarzy w dalszej części sezonu, no to też zapowiada się, że plon będzie dosyć ładny. Warzywa też dosyć fajnie nawet tutaj rosną, no męczy ich cały czas bardzo mokre podłoże. Seler poprzyjmował mi się i por ślicznie, ale te pierwsze liście, no to jest akurat nienaturalne, że pierwsze liście zawsze obumrą, zeschną, no jakoś sobie mimo wszystko radzi. I teraz, jeżeli macie posadzony seler, bardzo dobrze jest go obsypać popiołem, z racji tego, że on zawiera dużo wapnia, fosforu i potasu. No a seler potasu potrzebuje dosyć sporo, jeżeli zaczyna się już rozwijać. I taka uwaga, nie łączcie popiołu z humusem, bo ja w tamtym roku zrobiłam test na kilku selerach. Coś chyba się w tym połączeniu wytrąca, bo niestety on bardzo żółknie i źle się rozwija. Także humus z popiołem łączony nie powinien być. Można podlać humusem, a dopiero gdzieś tam za 7-10 dni popiołem, czy na odwrót. Ale teraz jak on się rozwija, no to tutaj popiołem go podsypać i on będzie bardzo ładnie rósł. Nie podlewajcie gnojówką z pokrzyw, z tego względu, że ona zawiera azot, który dla korzeniowych nie jest wskazany w momencie, jak już one zaczynają wypuszczać korzonki, bo azot pędzi, on pędzi i później te warzywa korzeniowe mogą być niestety puste. To samo tyczy się ogórków. Do momentu, kiedy tam się je wysieje, można je podlać gnojówką z pokrzyw, dać azotu, ale później jak już kwitną, nie, bo ogórki mogą być puste w środku i nawet podpsuwać się. Także nawożenie ogórków w fazie kwitnienia jak najbardziej, ale humusem czy nawet popiołem, takimi delikatnymi gnojówkami z obornika,
bydlęcego, też nie kurzego, bo to jest też azot. Także tutaj ogórki od fazy kwitnienia też należy dokarmiać, bo z reguły ludzie dokarmiają ogórki do fazy kwitnienia i one pędzą, ale jak zaczną kwitnąć, one się rozwijają w owoc, więc dalej potrzebują pożywienia, dalej potrzebują składników pokarmowych i też trzeba je dokarmiać. Jeżeli, tutaj ja zawsze podkreślam, jeżeli macie ziemię bardzo dobrze przygotowaną, na jesień poszedł obornik, poszedł kompost, były stosowane poplony, to jako takiego większego nawożenia im nie trzeba, bo one mają cały czas bardzo dobrze przygotowane podłoże. Ale jeżeli podłoże jest słabiej przygotowane, bo nie macie takiej możliwości pozyskać obornika, nie macie dużej ilości kompostu, to w momencie kwitnienia ogórek potrzebuje naprawdę dużo pokarmu i to trzeba im zabezpieczyć. Uwielbiam warzywa, jak są posadzone w takie kwaterki. Jak oglądaliście w tamtym roku moje odcinki, to widzieliście, jak to wyglądało. Tu była kwaterka marchewki, tam kwaterka buraczka, dalej gdzieś jeszcze kwaterka marchewki. Lubię ścieżki, lubię powytyczane takie, wiecie, grządki, żeby to ładnie wyglądało, bo później jak się przyjdzie, stanie tak od wejścia, od bramy, to ładnie to wygląda. Tu zielone, tutaj żółte, tutaj ciemniejsze i jest to wizualnie ładne. Lubię po prostu takie ogrody, ale w tym roku jest duża zmiana. Sadzimy rządki długie, proste, z tego względu, że zakupiliśmy opielacz ręczny i tutaj, jak widzicie, te rządki już były przejdzione opielaczem. Dzisiaj jeszcze raz będziemy przechodzić i zostaje mi do obrabiania tylko sam rządek. A sam rządek obrobić to jest 1/4 pracy, którą wykonywałam w zeszłym roku. I tak jeszcze poczekam tutaj sobie ze 2 dni, żeby to ziele jeszcze troszeczkę podrosło, to mniejsze dorosło i będę tutaj plewić. Myślę, że cały ogród za 3 dni ogarnę. Tutaj była moja rzodkiewka, no ale niestety nie przeżyła. Stała w niej woda na wysokość chyba 8 cm, jak się nie mylę, z tego co pamiętam, jak żeśmy tutaj miarką mierzyli. No i tutaj nawet po zielu widać, jak nadal jest mokro. Dzisiaj chcę tutaj to wszystko usunąć, o ile się da, tyle na ile się da, spulchnić i tu właśnie wysadzę sobie arbuzy. Sałata radzi sobie dobrze. Turkuć również, już mi tutaj zeżarł kilka, tunele pięknie pokopał, także turkucie tutaj są, ale są też i ptaki, które te turkucie wyłapują. Zresztą sieje wszystkiego dużo, no i jeżeli tam zniszczy mi kilka sztuk, to aż tak powiem Wam, że nie rozpaczam. Fasola też jakoś sobie radzi, ale widać. Widać po niej, że ma mokro w korzeniu, że to mokro jest. Tutaj też stała woda, no ale sobie radzi. Ta posiana już dużo później, jak troszeczkę obeschło i tutaj Edziu talerzówką, kultywatorem troszkę, też na tyle, ile było możliwe, osuszył. Posiałam ją i wygląda już całkiem inaczej jak ta pierwsza. No i dalej są sałaty, koperek bardzo ładnie. Tutaj powschodził, nie widzę na nim mszycy, jest bardzo dużo biedrony. I teraz istotna rzecz, jeżeli chcecie ściągnąć biedronki na ogród, to są naprawdę wielcy nasi sprzymierzeńcy w walce z mszycą. Jeżeli jest bardzo dużo biedronek, to mszyca ma małe szanse i większych jakichś takich starań nie musimy tutaj wkładać, żeby się tej mszycy pozbyć. Ja w tamtym roku również tutaj ściągałam biedronki, popowieszać bardzo jaskrawe szmatki, wstążeczki, żółte, ostro pomarańczowe, takie naprawdę rażące w oczy, takie żarówiaste kolory, biedronki do tego lgną hurtem. I później one, jeżeli tutaj już się pojawią, będą składać jaja. Jeżeli zobaczycie takie żółte,
podłużne, malutkie jajeczka pod liściem buraka, pod liściem selera, fasoli czy czegokolwiek nie usuwajcie. To są jajeczka biedronek. One właściwie są takiego koloru pomarańczowego, ciemnożółty, jasnopomarańczowy. Nie usuwajcie. Później często po marchewkach, po różnych naszych warzywach chodzą takie larwy. Ja Wam pokażę, jak tylko jajka zaczną się wylęgać, bo teraz jest okres składania jaj przez biedronkę. Chyba 21 dni trwa wylęganie się tych larw. Jeżeli znajdę, to Wam później w sezonie pokażę, jak wygląda larwa biedronki. Ona jest takiego ciemnostalowego koloru z takimi jakby czarnymi kropkami wzdłuż swojego ciała, długiego ciała, bo jest długie. Często dostawałam w tamtym roku SMS-y, co to jest za robal, za szkodnik. To, kochani, nie jest szkodnik, to jest larwa biedronki. Zresztą wygooglujcie sobie, jak wygląda larwa biedronki, to będziecie wiedzieli i tego nie niszczcie. Bo taka larwa biedronki jest w stanie zjeść dosyć dużo mszyc, dorosły owad, chyba około 50 dziennie. Mszyc, larwa, z tego co pamiętam, około 20. No to teraz sobie pomyślcie, jeżeli będziemy mieli ich dużo, no to będziemy mieli i mszyce z głowy. Motylek. Nie bielinek, nie szkodnik, a również sprzymierzeniec ogrodów, bo motyle również zapylają. One żywią się nektarem i ten nie jest szkodnikiem. Szkodnikiem jest tylko bielinek, bo on składa, to jest taki biały motyl, składa jaja i później z tych jaj wylegają się gąsienice, które niszczą nasze kochane kapusty. A moim celem dzisiaj jest tutaj wyplewić te przekwitnięte maki z malin. I się za to właśnie zabieram. Na dzisiaj koniec. Maliny udało mi się tutaj ogarnąć. Te malinki to są, tak jak mówiłam, te, które kwitną od lata do samych przymrozków i one tutaj wyglądają bardzo ładnie. Są troszeczkę blade, bo tutaj mają bardzo dużo wilgoci. Jest nadal mokro. Można by je tutaj było teraz troszeczkę może azotem popsikać, żeby one nabrały takiego koloru, ale to naprawdę nie ma sensu, bo te maliny mają tutaj dużo składników pokarmowych i to raczej nic nie da, bo one tutaj żółkną z mokra, a nie z braku pożywienia. No i wyplewiłam tutaj wszystkie te maliny. Tutaj dalej są posadzone te właśnie jesienne, późne, które kwitną do samych przymrozków i pociągłam je aż do tych malin, które w tamtym roku zamawialiśmy razem z Krzysiem. I tutaj są maliny żółte, takie brzoskwiniowe. To jest odmiana właśnie malina brzoskwiniowa. Żółciutkie, takie podchodzące pod kolor właśnie brzoskwinki, smakują dosyć ciekawie. Taki jest, faktycznie jest wyczuwalny posmak delikatnej brzoskwini. Kolor liści jest całkiem inny. Inne jest tutaj ułożenie. One są takie bardziej żłobione, bardziej karbowane i przede wszystkim jaśniejsze. Ten stary pęd, to jest pęd z tamtego roku i były dwa. W zeszłym roku właśnie wypuściły dwa. Tutaj jest jeden i drugi i one mają owoce.
nie są te pędy imponujące, bo tutaj stała woda, to wszystko zaczęło mi się dusić. To jest i tak cud, że na tych malinach w ogóle jakieś owoce się pojawiły, ale za to pędów, zobaczcie ile jest. Tutaj jest dosłownie burz. Nie wiem, albo je poprzerywam troszeczkę, zostawię tylko najsilniejsze, typu jak ten, ten, żeby one mi w przyszłym roku dały owocowanie, a te słabsze pousuwam. No zobaczymy, bo tutaj też ta sama sytuacja co z truskawką. Trzeba zostawiać silniejsze pędy, żeby nie żarły składników pokarmowych. No i później oczywiście po owocowaniu te pędy usunę. Jak już przejdą owocowanie, zaschną, to się usuwa. Z tego względu, że one owocują na pędach dwuletnich. W tym roku wypuściły młodzież i w przyszłym roku na tej młodzieży będą owoce, a te owocujące trzeba usunąć. Tamte z kolei ścinamy jesienią po owocowaniu do zera i one owocują na pędach jednorocznych, młodych. Jeżeli by się te, które teraz owocują, zostawiło, to niestety plon będzie marniutki, a te na odwrót. Tutaj są drugie, czerwone. Jaka to jest odmiana? Nie wiem, bo tutaj mi zginęła kartka, ale to są maliny czerwone, bardzo słodkie. No i też ten pęd owocujący, no taki widzicie, jak on wygląda. Część niestety wymokła, zostały tylko kikuty, ale młodzież, no powiem, całkiem niezła. Tu jest kolejna malina, malina żółta, ale wiecie co, ona przyszła jako żółta, ale ona smakiem jest bardzo podobna do tamtej. I teraz nie wiem, czy przyszły dwie takie same, czy, no nie wiem, czy ja nie odróżniam smaku. Chociaż po liściach, no to jest chyba to samo. Tamte są takie same jak te, no nie wiem, ale smaczne są. A tutaj są malinki bieszczackie i owocują bardzo ładnie. Też ucierpiały, one mi się tutaj wydusiły, część pędów powysychała, uschła z nadmiaru wody, z tego, że one stały w tej wodzie, ale część, mimo to, że przechorowała, zżółkła, to jednak te owoce wydały. Te bieszczackie malinki mają całkiem inny smak, jak tamte maliny letnie, które owocują do późnej jesieni. Od kupę lat mam tamte maliny i zawsze się nimi zajadałam. Mówiłam, że one są smaczne, pyszne, no soki są przepyszne, drzemiki są przepyszne z tamtych malin, ale jak spróbowałam tych bieszczackich malin, to powiem Wam tak szczerze, że ja się zakochałam w ich smaku, w ich owocach i w ich plenności, bo one też są plenne i ich smak jest delikatny. Całkiem inny od tamtych, dużo, dużo smaczniejsze, delikatniejsze i powiem tak Wam, że przypominają mi smakiem takie były landrynki w dzieciństwie, właśnie malinkowe, o smaku malinkowym i te maliny taki smak mają. No tutaj sobie je teraz rozhodujemy, tam dalej już żeśmy ponasadzali, niestety 90% nasadzonych wczesną wiosną tego roku nam wymokło, bo tam też woda stanęła, ale pozyskamy sobie sadzonki tutaj z tych i przesadzimy dalej, bo maliny są przepyszne. Owoc też jest dosyć duży. Chodź tutaj. O! To są owoce naprawdę duże i o! Ale tutaj ładna kiść. Przyjechał Edziu. No, dawno nie padało. Wiedział kiedy, tak, zaczyna padać. No i tutaj przyjechał zobaczyć, czy czasem ja nie moknę. Ty masz, kurde, samochód, a ja mam ciapka, kurde, bez kabiny. No, przyjechał. Nie jest problem. Nie, no zaczyna kropić, kurczę. I tak, ale chciałabym jeszcze te maliny oberwać, no, bardzo ładne. Słodziutkie. Słodziutkie. Słodziutkie, naprawdę fajne są te malinki. Przesadzimy, tak jak mówiłam, tam dalej, żeby ich było dosyć sporo. No i plenne są. I duże. Nie, no to co, to naprawdę będzie chciało padać?
A nie głusi. Ty, nie, dosyć mocno zaczyna, dobra. Składamy. Uciekamy. Ulcza, tak fajnie. A zaczyna szumieć, idzie coraz bardziej. Tak kończymy, zobaczcie. No, przeschło. Dobra, to jedź, ja tutaj jeszcze te zerwę po drodze i też już jadę, te żółte oberwę. Tam idzie, zobaczcie, jaka chmura. Zaraz będzie ostro lało, także ja się z wami szybciutko żegnam. Tam już też leje. I kochani, życzę wam udanych plonów, odpowiedniej pogody. No i malin, uzbierałam tyle, pół miski. Tam jest jeszcze więcej, no ale kończę. Do następnego.